tam legislacja czy pojęcia abstrakcyjne, ale jest to konkretna wartość, wartość oczekiwana od nowego porządku, który dotknie tak naprawdę każdą dziedzinę gospodarki. Dotknie także, i to w wielu aspektach i w wielu wymiarach, także branżę rolno-spożywczą. Mówimy tak naprawdę tutaj o wartości, jaką ma przynieść. Konkretnie chodzi o co? Chodzi o to, by wyżywić świat, oszczędzić surowce. Mówimy zatem innymi słowy o umasowieniu produkcji zrównoważonej. Pochylimy się dzisiaj wspólnie nad tym tutaj w szacownym gronie, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak tak naprawdę poukładać branżę rolno-spożywczą, cały sektor, być może od nowa, być może bardzo kompleksowo, właśnie po to, żeby z jednej strony po stronie wewnętrznej, ale z drugiej strony w relacji do otoczenia rynkowego, szeroko rozumianego oraz do wszystkich ogniw łańcucha wytwarzania wartości. Nazywam się Anna Rychlik i mam zaszczyt poprowadzić dzisiejszą dyskusję. Obok mnie są goście, którzy dostarczą nomen omen mięso do tej dyskusji. Witam i nie będzie to kolejność taka oczywista, ale powitam panią Małgorzatę Bojańczyk, która jest dyrektorem Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego ASAP. Dzień dobry. Pan Grzegorz Brodziak, który reprezentuje branżę mięsną. Dzień dobry. Good Valley. Oraz pan Jarosław Wańkowicz, który reprezentuje produkcję roślinną, a konkretnie produkcję ziemniaka. Dzień dobry, witam wszystkich. Tak. Pan Jarosław jest dyrektorem odpowiadającym za zakup surowca w firmie Farm Fried z Poland. No dobrze, to nie traćmy czasu. Pani Małgorzato, zacznę od pani. Od tego, żeby sobie zdefiniować, powiedzieć, jakie są cele Zielonego Ładu, a przede wszystkim strategii z pola na stół, czyli from farm to fork. I jednocześnie przy tej okazji, o co chodzi? Jaka jest różnica, jaka jest zasadność umasowienia produkcji zrównoważonej i jak to się ma do produkcji ekologicznej? I gdzie my dzisiaj jesteśmy tak naprawdę? Na ile z dzisiejszej perspektywy cele, które wyznacza ta strategia, są realne? Tutaj pani już wspomniała o tym bezpieczeństwie żywnościowym, bo to jest główny cel strategii od pola do stołu, która jakby wspiera Europejski Zielony Ład, jest taką główną strategią, jeśli chodzi o politykę rolną. Mówimy tutaj dzisiaj o rolnictwie. I wdrożenie tej strategii to tak naprawdę nie będzie do końca łatwe zadanie i tutaj musimy z różnych perspektyw spojrzeć na to. Potrzebujemy stabilnego otoczenia regulacyjnego, ale też takiego spojrzenia przez firmy kompleksowo na cały łańcuch produkcji. No i dla rolników oczywiście również kwestia opłacalności i przejścia na taką inną produkcję rolną i zmiany mentalności, to jest bardzo istotne. I mówiąc o celach, tutaj bym się odniosła do, mamy kilka celów, ale tutaj bym się odniosła do takich dwóch głównych mierników, które w polskich warunkach, ale nie tylko, bo również w warunkach europejskich wzbudzają kontrowersje i jeden z nich to jest właśnie obniżenie stosowania środków ochrony roślin o 50%, ale tutaj warto zauważyć, że my jako Polska troszeczkę z innego pułapu startujemy, ponieważ w Polsce zużywa się średnio 2,13 kg na hektar, patrząc na kraje zachodnie, gdzie w Niemczech jest to tam około 4, czy w Holandii samej jest 8,8 i to jest ten wolumen. Ale jeszcze warto tutaj zwrócić uwagę na, jak ten wskaźnik będzie przez Komisję Europejską liczony, bo też zostały pokazane wytyczne przy okazji planów strategicznych, gdzie w grudniu 2020 roku Komisja przedstawiła, jak będzie ten wskaźnik mierzyć. To jest tak zwany zharmonizowany wskaźnik ryzyka. I po prostu nie będzie brała tylko tego wolumenu, czyli tej ilości środków. To nie znaczy, że te środki mają zniknąć o połowę, ale też profil bezpieczeństwa. I to będzie też do określonego okresu patrzone. I już tam za okres 2011-2013 versus 2018 Polska miała minus 22%. I jeszcze tutaj przy tych środkach ochrony roślin, to jest tak naprawdę, żeby dojść do tego głównego celu, czyli bezpieczeństwa żywnościowego, te środki gdzieś tam muszą być stosowane. Tylko najważniejsze jest to, żeby one były stosowane z głową, żeby były stosowane rozsądnie i potrzebne jest do tego też precyzyjne rolnictwo.
Potem mamy drugą stronę, rolnictwo ekologiczne i ten cel mówiący o 25% zachowania areału. W Polsce mamy teraz 3,5% i tutaj to jest upatrywane jako szansa dla małych gospodarstw, ale no, mamy 52% gospodarstw poniżej 5 hektarów, ale to rolnictwo jest jednak trochę mniej wydajne, jest bardziej kosztowne i może nie każde gospodarstwo tak naprawdę, patrząc na swój taki cel ekonomiczny i na przyszłość, będzie chciało się na taki typ produkcji przestawić. I tutaj znowu też jest kwestia tego znowu bezpieczeństwa żywnościowego i zapewnienia tego areału produkcji żywności. I my tutaj upatrujemy właśnie szansę w tym rolnictwie zrównoważonym, które będzie mogło odpowiedni wolumen tej żywności dać. Jest to też rolnictwo, które stawia na opłacalność długoterminowo, jest akceptowalne społecznie, ale jest takim kompromisem między tą produkcją konwencjonalną a produkcją ekologiczną. Zwrócę się teraz do pana Grzegorza i do pana Jarosława, którzy reprezentują no, stronę producenta, tak, ale producenta rolnego, czyli przede wszystkim rolnika oraz po części tak troszkę przetwórcy. Tak naprawdę te nowe założenia jakościowe strategii From Farm to Fork oraz produkcji zrównoważonej, tak naprawdę jak to się ma do korzyści w całym łańcuchu wytwarzania wartości? Jakby gdzie dzisiaj widzimy taki przyrost wartości? Gdzie po prostu to dokłada wartości dziś, a gdzie można się spodziewać największego przyrostu wartości w przyszłości? Po co? Teraz tak, pytanie, jak rozumiemy przyrost wartości, dla kogo? Czy dla firmy, która produkuje, czy dla społeczeństwa w ogóle i dla konsumenta? Nie, ja się właśnie pytam o taki bardzo globalny, pytam bardzo globalnie. Tak. Plan polegający na Zielonym Ładzie zakłada bardzo ambitne cele, które mają służyć nam wszystkim po to, żeby budować rolnictwo bardziej zrównoważone, używające mniej zasobów, a produkujące więcej, tak żeby wyżywić rosnącą populację. Tak w dużym skrócie. Zaoszczędzając środowisko. I teraz takie nasze pojęcie bardzo tradycyjne jest rozumiane w taki sposób, że wszystko, co ekologiczne i bardziej nowoczesne, kosztuje więcej. I sztuka dla producentów polega na tym, żeby znaleźć takie rozwiązania, takie technologie, żeby te koszty jednak były kompensowane przez większy przychód. I tutaj chodzi do konsumenta. I wejdę teraz w słowo właśnie. Czy tak naprawdę chodzi o poprawę jakości samej żywności? Czy może chodzi właśnie o wpływ na środowisko? Czy może chodzi tak naprawdę o ekonomię? To jest splot wszystkich tych czynników moim zdaniem, bo produkcja rolna, rolnicza, produkcja żywności wpływa na środowisko. Zawsze wpływała i będzie wpływać. Jesteśmy na styku produkcji ze środowiskiem i to, co robimy, wpływa. Korzystamy z zasobów, korzystamy z wody, korzystamy z ziemi, wpływamy na jakość powietrza. To jest związane z tą działalnością. I dzisiaj, w którym miejscu właśnie, jakby który ten aspekt dzisiaj wybrzmiewa mocniej? Ja uważam, że wszystkie, czyli po to, żebyśmy mogli dalej produkować jeszcze bardziej w sposób przyjazny dla środowiska i oszczędzając na zasobach, musimy to zrobić w sposób nowoczesny, ale jednocześnie uzyskać takie marże ze sprzedaży, żeby to było opłacalne, bo bez tej motywacji producent nie będzie w stanie zrealizować tych celów. I tutaj myślę, że było jedno z wyzwań, w kształtowaniu zarówno świadomości decydentów, którzy będą ustalać szczegółowe wykonanie tych założeń Zielonego Ładu, bo ich jeszcze nie znamy, my czekamy na te wytyczne. Ale też z drugiej strony budowanie świadomości konsumenta, tak aby on też był w stanie zmienić swój paradygmat myślenia i myśleć raczej, ile ja zostawiam śladu ekologicznego jako konsument, niż ile ja kupiłem i na ile jestem bogaty w takie czy inne dobra. To można przełożyć też na wszelkie inne obszary konsumpcji, wszystkiego, co potrzebujemy do życia. Ale konsument dostrzega tę jakość, on odczuwa dzisiaj, tak jak mamy to dzisiaj. No, że tak, na własnym przykładzie powiem, my reprezentujemy w ogóle cały łańcuch, czyli od pola do stołu już tak założyliśmy od 27 lat w naszej firmie, czyli mamy i produkcję roślinną, i produkcję pasz, i chów zwierząt, i produkcję energii odnawialnej z odchodów zwierzęcych biomasy, i przetwórstwo mięsa. To, co zaproponowaliśmy konsumentowi już kilka lat temu, to produkt, który jest neutralny klimatycznie, bo redukujemy ślad węglowy dzięki biogazowniom. To jest produkt, który pochodzi z całego kontrolowanego łańcucha
produkcji żywności, czyli klient potrafi sprawdzić dzięki kodowi QR, jak produkt powstał i to jest produkt też dodatkowo powstający w chowie bez antybiotyków. Też jedno z założeń Zielonego Ładu, aby redukować zużycie antybiotyków o 50%. I tu próbujemy przełożyć na sprzedaż i powiem, że to jest początek drogi edukacyjnej, czyli widzimy, że sprzedaż tego rodzaju produktu, który kosztuje 20-30% więcej, powoli zaczyna się realizować, ale to jest nisza ciągle. To jest powiedzmy kilka procent rynku konsumenta, który świadomie wybiera tego typu produkt. Jak to wygląda i co powie pan Jarosław z perspektywy produkcji roślinnej? Ja myślę, że jeśli mówimy o produkcji roślinnej, czy generalnie o prowadzeniu gospodarstw i o zrównoważonym produkcji na gospodarstwie, to zawsze musimy brać wszystkie trzy czynniki, czyli aspekt ekonomiczny, środowiskowy i społeczny. Jeśli któregoś tego czynnika zabraknie w tej całej układance, to nie można mówić o produkcji zrównoważonej. Tak to po prostu jest. Jeśli chodzi o wyznacznik, co będzie takim największym promotorem, driverem tego rozwoju, wydaje mi się, że to będą zmiany klimatyczne, które zachodzą. To co się zmienia teraz dookoła. Duży nacisk na aspekt środowiskowy będzie, natomiast on będzie pociągał konsekwentnie wszystkie pozostałe aspekty, czyli będzie pociągał aspekt środowiskowy, czyli będzie pociągał też aspekt ekonomiczny produkcji, opłacalności tej produkcji, no i ten aspekt społeczny, czyli akceptacji tej produkcji. Bez takiego aktywnego udziału konsumentów, czy bez ich świadomości, że w tym kierunku musimy się zmieniać, musimy zmieniać kierunki produkcji, równoważyć wszystkie czynniki, co może kosztować na przykład więcej, jeśli chodzi o produkt finalny, no to tej układanki nie da się poskładać. Tak, jeszcze zapytam pana, panie Jarku, bo rozmawialiśmy troszkę wcześniej też i wiem, że ma pan ciekawą perspektywę na kwestię konkurencyjności. Czy produkcja zrównoważona, czy produkt pochodzący z produkcji zrównoważonej, czy też gospodarstwa, producent, który stosuje te normy, czy to w ogóle powinno być kryterium konkurencyjności? Czy jest dziś i czy powinno? Dzisiaj oceniłbym to, że jest to kryterium konkurencyjności, natomiast to jest aspekt, który nie powinien być kryterium konkurencyjności. Są stowarzyszenia, są organizacje międzynarodowe, my prowadzimy też takie stowarzyszenie w Polsce, Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego, który głównym zadaniem jest to, żeby wspierać rozwój produkcji w sposób zrównoważony, ale na stopie czy na bazie niekonkurencyjności. Firmy duże, konkurencyjne w danym sektorze współpracują razem, żeby rozwijać w niekonkurencyjny sposób produkcję zrównoważonej żywności. A jak grać fair w takim razie na rynku, biorąc pod uwagę z jednej strony no te wysokie standardy, niektórzy może powiedzą nawet wyśrubowane, a z drugiej strony no koszty produkcji, a z trzeciej strony przełożenie tych kosztów na cenę rynkową. Więc jak grać fair? Czy dzisiaj ta gra jest fair? No, gra jest w zależności od branży, czy w zależności od produktu i od czasu, pewno będzie bardziej fair i raz będzie to bardziej lub mniej fair. Natomiast, żeby grać fair, to trzeba grać transparentnie, więc tutaj najlepszą taką oceną to jest taka pełna transparentność biznesu. To, co pan Grzegorz powiedział, jeśli można na przykład swoją produkcję w pełni prześledzić w internecie za pomocą kodu QR-owego, to nie ma nic lepszego. To jest pełna transparentność. Ludzie, ci, którzy będą chcieli to zweryfikować, sprawdzić, powiedzieć, że to jest fair, powiedzą, że jest fair, pewno znajdą się tacy, co powiedzą, że nie. Natomiast jeśli będzie pełna akceptacja społeczeństwa tego, no to będzie fair play wtedy. Pani Małgosiu, mówiąc o konkurencyjności, trzeba odnieść się do konsumenta. Jaki jest potencjał rynku dzisiaj wobec produkcji zrównoważonej? I to mnie ciekawi przede wszystkim, kto i w jakich warunkach jest gotów zapłacić więcej? I też kolejne pytanie, czy musi zapłacić więcej? Jeśli więcej zapłacić, to za co? Za jaką korzyść? Ja dziękuję bardzo za to pytanie, bo tutaj konsument już wybrzmiał i to jest ten główny czynnik, który wspiera jakby też rolnictwo zrównoważone. Zaraz powiem dlaczego, ale chciałam się jeszcze na sekundę odnieść do tego, co tutaj panowie powiedzieli, głównie do tej transparentności, gdzie się pojawia kwestia tego greenwashingu i wszyscy wiemy, że bardzo istotne jest to, żeby po prostu umieć udowodnić gdzieś, że ta produkcja jest faktycznie zrównoważona, faktycznie chroni klimat.
klimat i środowisko. I tutaj to rolnictwo zrównoważone, jeżeli poukładamy debatę na ten temat i wszyscy będziemy mówić jednym głosem w całym łańcuchu odpowiedzialności, w całym łańcuchu produkcji odpowiedzialnej za żywność, będziemy po prostu wiedzieć, czym to jest i jak mamy dalej funkcjonować, czyli ten jeden głos. A mówiąc o konsumencie. Nasze stowarzyszenie wraz z firmą Accenture przygotowało w czerwcu tego roku raport Zrównoważona żywność w Polsce i tutaj w tym raporcie właśnie zbadaliśmy perspektywę konsumenta. I konsumenci chcą żywności zrównoważonej, chcą produktów rolnictwa zrównoważonego. 3/4 Polaków deklarowało, że chciałoby kupować takie produkty. Co ciekawsze, 73% konsumentów jest w stanie zapłacić za taki produkt 20% więcej. Tyle samo procent, 73% zwraca uwagę na lokalność produktu. I tutaj my jako Polska też mamy, to jest nasza szansa, dlatego że mamy silne marki lokalne i mamy też firmy skracają bardzo łańcuchy dostaw i to jest jakby nasza zaleta naszego kraju. I jeśli 20% więcej, to za jaką korzyść? Właśnie korzyść. Konsument chce kupić, tak jakby można powiedzieć, swoją potrzebę, czyli jest coraz bardziej świadomy, wie, co to znaczy produkt wyprodukowany z poszanowaniem dla środowiska i to jest właśnie ta korzyść. On po prostu zaspokaja swoje sumienie. A ten rynek, tak naprawdę z badań, które też przeprowadziliśmy, ma szansę średniorocznie osiągnąć wartość 64,6 miliarda złotych, co stanowi tak naprawdę bardzo duży potencjał do zagospodarowania między tym rynkiem konwencjonalnej żywności a ekologicznej żywności. Ekologiczne to jest teraz chyba 0,5%, więc tutaj upatrujemy w tym dużą szansę. Panie Grzegorzu, czy konsument musi zapłacić więcej? I to jest pytanie trochę podstępne i powiem panu czemu, bo na to składają się jakby dwa wymiary, o które chciałam pana tutaj prosić, żeby się odnieść. Bo z jednej strony, czy to musi kosztować więcej z perspektywy podnoszenia jakości i też jakby poziomu zaspokojenia potrzeby, o której mówiła pani Małgosia? I w związku z tym, czy to musi kosztować więcej, czyli jak to się przekłada na cenę, czy musi? A z drugiej strony, czy musi zapłacić więcej za żywność, która jest dostępna na rynku? Czy w związku z tym, biorąc pod uwagę, że na rynku mamy ofertę, która pochodzi z lokalnej produkcji, rodzimej produkcji, która... Powiedzmy, że mamy ambicje tutaj, prawda, prowadzić ją do masowej skali produkcji zrównoważonej. No ale z drugiej strony dostępne są produkty, ale też i surowce, bo mówimy w tym momencie o szerokim rynku, pochodzące spoza Unii Europejskiej, znaczy z Unii Europejskiej, ale też spoza Unii Europejskiej, czyli ze świata. I w tym momencie ma wybór. W związku z tym, no to jest taki trik, czy konsument, jak się konsument odniesie i jak w tym momencie wesprzeć konkurencyjność polskiego rolnictwa czy produkcji rodzimej, jakimi instrumentami? Dotyka pani kilku ważnych kwestii. Jeżeli chodzi o konsumenta, to przede wszystkim tak, dzisiaj to już wybrzmiało na scenie w dużej sali, że powinien zrozumieć, że żywność jest zbyt tania i to trzeba wyraźnie powiedzieć i powtarzać. A szczególnie, jeżeli spojrzymy na mięso, to nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że jest to chyba jedyny produkt, który kosztuje dzisiaj tyle samo w hurcie, ile 20 lat temu. Ja nie znam innych produktów w moim otoczeniu takim konsumpcyjnym, które by kosztowały tyle samo, co 20 lat temu. I to jest cena mniejsza niż kilogram pietruszki. No, to coś tutaj nie współgra, biorąc pod uwagę stopień skomplikowania produkcji mięsa w porównaniu z pietruszką. Więc żywność jest zbyt tania i też powoduje, że prowadzimy trochę niezdrowy tryb życia, bo jeżeli spojrzymy na konsumpcję mięsa w Europie, to mamy poziomy rzędu 60-70 kg na osobę w ciągu roku. Stany Zjednoczone bodajże 125, a dietetycy mówią, żebyśmy jedli 35 i to wystarczy. Więc mówimy, powinniśmy jeść mniej mięsa, ale wybierać świadomie i to dobrej jakości. Gdybyśmy to prowadzili do tego, żeby zmniejszyć konsumpcję i dostosować do naszych potrzeb faktycznych i po drugie doprowadzili do redukcji marnowania żywności, bo marnujemy 30% globalnie, to też są liczby powszechnie znane, no to już z definicji sprawimy, że po pierwsze konsument będzie mniej wydawał w ogóle z portfela, mimo że zapłaci wyższą cenę za jednostkę, którą kupi.
A po drugie, jednocześnie, gdybyśmy zmniejszyli marnowanie żywności, no to o 30% redukujemy cały ślad węglowy związany z wyprodukowaniem tej żywności, ale też utylizacją tejże żywności wyrzuconej i utylizacją opakowań. Więc wracamy do tego, co staram się na początku powiedzieć, czyli do edukacji konsumenta i próbie zmiany tego paradygmatu. Czy ja muszę aż tyle, czy ja mogę zwrócić uwagę na jakość i wybierać świadomie taką żywność, takie produkty rolne, które rzeczywiście współgrają z moim postrzeganiem tego świata, który chciałbym za 10 lat, 20 jeszcze mieć wokół siebie. Tak, czyli mówimy tutaj o konsumencie już świadomym, który podejmie tę decyzję. Jem mniej, ale zapłacę więcej, znaczy jakby, ale zapłacę więcej za jakość. A jem mniej, ponieważ nie potrzebuję więcej jeść. Ale z drugiej strony mamy jeszcze konsumenta, który no bazuje na starej piramidzie żywieniowej, starej, jakby przeszłej, pamiętając z dzieciństwa ona mojego czy sprzed kilkudziesięciu lat, no to wiemy, że po prostu rola mięsa była pozycjonowana mocniej. Więc powiedzmy takie rutynowe podejście może cały czas kusić konsumenta do poszukiwania oferty, która będzie jednak tańsza, a pozwoli mu po prostu konsumować tego mięsa na dotychczasowym poziomie. Jak w tym układzie wesprzeć, no właśnie, polską podaż? I już do tego się odniosę, natomiast tylko wspomnę, pani pewnie nie pamięta, ale ja pamiętam czasy, kiedy jadłem jako dziecko dużo mniej mięsa niż dzisiaj. To się zmieniło, czyli ta zmiana systemowa i zasobność naszych portfeli w latach 90. spowodowała, że zaczęliśmy kupować więcej żywności, bo stać nas było. I ja dzisiaj w zasadzie wracam powoli już do tych poziomów z lat 80., kiedy jadło się dwa razy w tygodniu mięso. Fleksitarianizm, czyli mniej, a dobrze. Ale wracam do tego, jak budować rentowność dla producentów żywności w Polsce, opłacalność, bo na tym to polega. Otóż wiemy, że mamy bardzo rozdrobnioną strukturę rolnictwa w Polsce. 1 300 000 gospodarstw, to jest dość niezwykłe w skali Europy, mamy jeszcze chyba w Rumunii taki stan rzeczy. I tutaj jest kłopot, żeby spowodować, aby tę skalę osiągnąć, która pozwalałaby na inwestycje, w ogóle na dopływ wiedzy w pierwszym rzędzie, o tym jak podwyższyć standardy i stać się bardziej zrównoważonym, precyzyjnym, technologie cyfrowe, biogazownie, cokolwiek tym możemy wymienić, jeżeli chodzi o przejście na bardziej zrównoważoną technologię. Więc tutaj szansę upatrywałbym w tym, żeby takie zachęty wprowadzić, aby skutecznie doprowadzić do współpracy rolników, żeby te małe gospodarstwa, kilkunastu hektarowe, kilkudziesięciu hektarowe, były w stanie wypracować wspólny model pracy, wspólne zakupy tańsze, wspólne technologie, nie ciągnik u każdego, a dzielenie się i współdzielenie. Tymi zasobami technologicznymi. Wspólne zadbanie o to, żeby połączyć z jakimś centrum wiedzy, bo zawsze lokalnie jest albo przedsiębiorca rolny i tutaj wiem, że pan Jarosław też takie przykłady realizuje i my to realizujemy jako Good Valley. Wspólnie z rolnikami spotykamy się, żeby tę wiedzę przekazać, omówić i przelać na konkretne działania, również potem wspomagając ich chociażby w skupie płodów, które wyprodukują. Więc współdziałanie, dzielenie się i obniżanie zużycia zasobów. Jasne. Panie Jarku, jakie bariery dzisiaj występują, jeśli mówimy o przechodzeniu, takim sukcesywnym przechodzeniu na produkcję rolną zrównoważoną? Czy one mają związek z technologiami, o czym się dużo mówi, ale jeśli tak, to na czym one polegają? Znaczy, tych barier jest kilka. Natomiast ja osobiście postawiłbym, że pierwszą, największą barierą, która istnieje, żeby przejść na rolnictwo zrównoważone czy na zrównoważoną produkcję żywności, to jest bariera mentalna. I to zaczynając od producentów, od rolników, przed przetwórców i idąc do konsumentów. Jeśli tą barierę zmienimy i pozbędziemy się jej i zrozumiemy wszyscy, że jeśli przestaniemy na przykład marnować 30% żywności, to ona mogłaby teoretycznie spaść o 30%, tak? No bo podnosząc te same koszty, nie wyrzucilibyśmy 30%. Zrobimy kilka innych ruchów, to jesteśmy w stanie utrzymać tą samą cenę żywności i nie zmieniać. A po stronie gospodarstw rolnych jest tak, że dużo zmian, które wchodzą, czy dużo elementów, żeby zrealizować różne elementy związane z rolnictwem zrównoważonym, z rolnictwem precyzyjnym, one wymagają skali. Wymagają skali działalności, wymagają nowych technologii, wymagają inwestycji. I tu jest pewna bariera taka od wielkości gospodarstwa.
Natomiast ona znowu jest barierą mentalną, ponieważ te technologie nie muszą być dostępne. Każdy rolnik nie musi mieć swojego rozwiązania. Mogą być to rozwiązania wspólne dla robione przez usługodawców i tak dalej. To jest słabo wykształcone w Polsce. Nie ma takiej kultury, żeby robić coś wspólnie i tak dalej. A jaki potencjał według Pana ma po stronie gospodarstw cyfrowa technologia? Jaki jest dzisiejszy stosunek do rolników? Jednym z ważniejszych elementów to będzie cyfryzacja. To jest coś, co pozwala zarządzać po prostu w inny sposób, niż zarządzaliśmy do tej pory. I to jest też jakaś taka duża mentalna bariera. Przypomnę sobie, kilka lat temu zrobiliśmy takie warsztaty na temat właśnie takich barier różnych cyfryzacji rolnictwa i zmian. I jeden z rolników powiedział, że on nie chce tego uzupełniać. On się boi, żeby uzupełniać jakieś dane, żeby się nimi dzielić. Bo na przykład, nawiązując do dzisiejszej konferencji organizowanej przez bank, powiedział mu: OK, jeśli coś tam zarejestruję, mam jakieś nie takie wyniki, to ktoś mi obniży ranking finansowy i nie będzie mnie chciał finansować. Bariera mentalna, która trzeba najpierw ją pokonać, pokazać, że i tak każdy z tych podmiotów, tych graczy na rynku oceni to w jakiś swój sposób, na przykład to ryzyko kredytowe, i nie ma nic lepszego niż zrobić to jasno, transparentnie i fair play, bo wtedy jest, no, wszyscy wygrają. Pani Małgosiu, to już tak na koniec, żeby spiąć klamrą. Jakiego wsparcia potrzeba polskiemu rolnictwu, ale tak w kontekście całego łańcucha wytwarzania wartości, czyli od rolnika poprzez przetwórstwo i detal, skończywszy na konsumencie, żeby doprowadzić do umasowienia produkcji zrównoważonej? Ja bym tutaj tak wskazała na trzy fundamenty, patrząc też na to, o czym mówiliśmy. I pierwszą rzeczą to jest dostosowanie produkcji do nowych potrzeb konsumentów, czyli konsument chce mieć produkt, który jest dobrej jakości, został wyprodukowany lokalnie, ma dobry wpływ na środowisko i klimat, więc tutaj jakoś trzeba zaspokoić ten popyt. Następnie mamy otoczenie biznesowe i działania, które tutaj są podejmowane. Oznakowanie produktów, bardzo ważna rzecz, bo jeżeli ten konsument chce produktu rolnictwa zrównoważonego, no to warto musi je rozpoznać. Tak, musi rozpoznać, i tutaj taki ukłon do sieci handlowych, żeby też zaczęły na to zwracać uwagę i pokazywały, gdzie takie produkty można znaleźć. Później patrzy na tą opłacalność produkcji, ale ze strony właśnie firm, które wspomagają, czy to, nie wiem, odpowiednimi umowami kontraktowymi. Można tutaj pomyśleć o dzieleniu się marżą, czy jakichś wspólnych działaniach, które optymalizują koszty produkcji. No i oczywiście przejście ze strony rolnika, przejście na bardziej zrównoważoną produkcję, i tą roślinną, i tak naprawdę też tą zwierzęcą, bo tutaj trzeba patrzeć na rolnictwo też jako szansę, dlatego że rolnictwo jest w stanie wpływać na ograniczenie gazów cieplarnianych, stosując odpowiednie metody, a my jako Polska tak naprawdę, tak jak tutaj już Pan powiedział, 1,3 miliona gospodarstw, zatrudnionych jest 1,6 miliona osób, mamy te silne marki lokalne, powtórzę, krótkie łańcuchy dostaw, to jest naprawdę szansa. No i żeby to wszystko zaistniało, potrzebne jest też wsparcie finansowe. Mamy wspólny plan strategiczny wspólnej polityki rolnej, 25 miliardów euro na to jest przeznaczone, tylko to też jest ważne, żeby ten plan był w rozsądny sposób, żeby były środki przeznaczone, bo teraz też jako stowarzyszenie zgłosiliśmy uwagę, że jeżeli przeznaczamy środki na inwestycje, które mają wspierać klimat i środowisko, tylko ukierunkowane, czy nie tylko, ale przede wszystkim ukierunkowane na rolnictwo ekologiczne, nie każde gospodarstwo będzie chciało przejść na taki rodzaj produkcji, no to tutaj musimy znaleźć jakiś złoty środek. Powiedziałbym, racjonalny kompromis oparty o wiedzę, oparty o innowacje i oparty o partnerstwa i mówienie jednym głosem. Racjonalne. Bardzo dziękuję Państwu za dyskusję i za mięsny wsad. A Państwu bardzo dziękuję za uwagę.